na rozluźnienie atmosfery walka Pudzianowski-Popek. Na pewno śledziłeś jakieś rzeczy w mediach. Co o tym myślisz? Po pierwsze myślę, że sporty walki, generalnie sport to show biznes i może to z punktu widzenia takiego hardkorowego kibica będzie smutne, ale sądzę, że ta walka sprzeda się przynajmniej 5 razy lepiej niż stojąca na bardzo wysokim poziomie walka Głowacki-Usyk. Dokładnie o tym samym pomyślałem. No niestety, to jest znak naszych czasów i jakby tego nie przeskoczymy. Myślę, że oglądalność będzie bardzo duża. Show przed walką również, w trakcie walki być może też, choć sądzę, że krótko i sądzę, że Pudzian wygra bez najmniejszych problemów. No właśnie, ale takie walki tak naprawdę są potrzebne. Oczywiście, że tak, to znaczy no, pomijając to, że nie wiem, no załóżmy, jeśli jest ta walka Pudzianowski-Popek, na karcie startuje zupełnie... Po pierwsze, ta walka przyciąga nie tylko kibiców sportu, ale również fanów Popka, którzy ze sportem nie mają nic wspólnego, ale przy okazji obejrzą też zupełnie innych zawodników. Przy tego rodzaju eventach więcej mówi się o całym MMA, więc dyscyplina zyskuje. To jest tak jakby też edukowanie tych ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego ze sportami walki, pokazanie im, że coś takiego istnieje, tak? To jest potencjalne złapanie kolejnego fana, czyli tak naprawdę wszyscy powinni być zadowoleni. No wszyscy powinni być zadowoleni, choć no niestety no, zawodnicy bardzo często są tacy, że nie patrzą na to w taki globalny sposób i patrzą raczej tak, że nie wiem, Popek, który ma 3 walki, z których jedną przegrał, nie walczył lat ileś i nagle dostaje pieniądze, o których oni nigdy nie będą mogli nawet marzyć. No ale to jest show biznes i dzięki takim walkom, czy dzięki walkom Mariusza Pudzianowskiego, ich gaże też stopniowo rosną.